Bardzo proszę o powstanie. 20 sekund. Taki wieczór zdarza się raz na 100 lat. Dobry wieczór Państwu, Agata Konarska. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich gości zgromadzonych tu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. W dniu absolutnie wyjątkowym, na koncercie galowym wieńczącym projekt 100 na 100 muzyczne dekady wolności. Koncercie zorganizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Teatr Wielki, Operę Narodową oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Z wielką radością i przyjemnością witam widzów programu Drugiego Telewizji Polskiej, a także Polaków na całym świecie oglądających nas za pośrednictwem TVP Polonia. Witam serdecznie także słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, to wyjątkowe wydarzenie odbywa się w dniu i w roku wielkiego narodowego jubileuszu, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co nadaje mu absolutnie niecodzienny wymiar i wyjątkowy charakter. Z tym większą radością witamy wspaniałych gości dzisiejszego wieczoru. A są z nami pan Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP. Witamy serdecznie. Profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Minister Jarosław Sellin, pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Witam licznie obecnych ministrów polskiego rządu oraz przedstawicieli parlamentu i kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam obecnych z nami przedstawicieli duchowieństwa. Witam również przybyłego na dzisiejszą uroczystość pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego, Leszka Millera i Waldemara Pawlaka. Dziękujemy za obecność. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Very warm welcome to the representatives of the diplomatic corps. Thank you for celebrating with us this very special day. Ogromnie się cieszę, że spotykamy się w tak licznym i znakomitym gronie.
Drodzy Państwo, od początku listopada cała Polska, ba, cały świat gra muzykę polską, świętując setną rocznicę odzyskania niepodległości. Projekt Polskiego Wydawnictwa Muzycznego 100 na 100, Muzyczne Dekady Wolności, to bowiem wyjątkowe, wielowątkowe i wielowymiarowe przedsięwzięcie, zakrojone na niespotykaną dotąd w kraju i za granicą skalę. Jego podstawą jest lista 100 na 100 arcydzieł polskiej literatury muzycznej, które powstały od 1918 roku do dzisiaj. To też 11 koncertów w Polsce i 11 koncertów na świecie, a wszystkie odbywają się w tym samym wyjątkowym dniu, 11 listopada 2018 roku. Biorą w nich udział znakomici, najlepsi polscy i zagraniczni artyści. Dzisiejszy koncert galowy podsumowuje to wyjątkowe wydarzenie, w które włączył się cały muzyczny świat. Przed nami zatem, drodzy Państwo, wspaniały wieczór muzyczny, wieńczący ten pełen świątecznego nastroju i radości dzień. Radości z odzyskania przez Polskę niepodległości. A teraz z wielką przyjemnością zapraszam na scenę profesora Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zapraszam. I panowie, 11 listopada to dla Polaków data szczególna. Dziś wspominamy czas, kiedy po 123 latach braku państwowości, zachwiania, poczucia tożsamości, Rzeczpospolita Polska powróciła na mapę świata. Dzięki wysiłkowi narodu i wybitnych jednostek, wspólnocie idei i czynu, 100 lat temu, krok po kroku, zaczęliśmy odzyskiwać niepodległość, przywracać godność, odbudowywać narodową przynależność. Jednym z elementów, który pozwolił Polakom przetrwać ten trudny czas, czas zaborów, być może elementem najważniejszym, była polska kultura, a w niej szczególną rolę odgrywała muzyka. Co więcej, to właśnie sztuka dźwięków stała się bardzo skutecznym, można powiedzieć, bezpośrednim wehikułem, który pomógł osiągnąć ten najwyższy z celów, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Przecież to Ignacy Jan Paderewski jest jednym z ojców niepodległości, a był wybitnym pianistą i kompozytorem. Jego wybitna osobowość, aktywność artystyczna, wybitne kreacje pianistyczne i znakomite kompozycje, ale przede wszystkim charyzma i po prostu miłość do Polski, podparte nietuzinkowymi talentami dyplomatycznymi, otworzyły drzwi do gabinetów najmożniejszych tego świata. I Polska bardzo, bardzo na karierze muzycznej przecież Ignacego Jana Paderewskiego zyskała. Nieprzypadkowo więc dziś wysłuchamy koncertu fortepianowego a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego. Ale nie zabraknie arcydzieł, klasyków współczesności, tych chyba naszych największych, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Twórców, którzy trwale wpisali się nie tylko w dziedzictwo kultury polskiej, ale także w dziedzictwo kultury światowej. Dziś witam Państwa w Warszawie, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, czyli Świątyni Sztuki, stojąc na scenie, na której króluje muzyka i za chwilę już będzie królowała muzyka. Nie ma tu miejsca na codzienność, na ideowe polemiki i polityczne spory. To jest świątynia, a dzisiaj mamy wielkie święto. Spotkaliśmy się, aby razem, uroczyście, przy dźwiękach, które wyszły spod ręki najwybitniejszych polskich kompozytorów, celebrować stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nic nie daje bowiem takiej radości i satysfakcji, poczucia jedności, kulturowego działania i społecznego porozumienia, jak właśnie muzyka.
Warto przy tej okazji podkreślić, że twórczość naszych polskich kompozytorów, ta dawniejsza z utworami Fryderyka Chopina czy Stanisława Moniuszki na czele, ale zwłaszcza pisana także w XX i XXI wieku, jest artystycznym dziełem najwyższej próby i legitymuje się najwyższą pozycją na świecie. Polscy artyści są rozpoznawalni, a ich twórczość oryginalna i osobna jest wykonywana na estradach wszystkich kontynentów. Także, jak już wspominała pani prowadząca i dzisiaj. Dzisiejszy wieczór jest tego doskonałym przykładem. W ramach projektu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i dwóch innych wspomnianych instytucji 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności, projektu wyjątkowego, takiego, jakiego Polska nigdy nie miała, bo to nie tylko ta prezentacja dzisiaj, ale to także 36 płyt nagranych na nowo w 60 przypadkach, a 40 to są najlepsze wydobyte z archiwów wykonania tych wspaniałych utworów. Ta muzyka dzisiaj, te muzyczne dekady wolności rozbrzmiewa dziś na 22 estradach świata, od Melbourne do Nowego Jorku, od Krakowa do Gdańska, 11 w Polsce, 11 na świecie. Z wielką więc dumą mogę powiedzieć, że świętowanie rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości włączył się cały muzyczny świat. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. A teraz poproszę już o zabranie głosu Waldemara Dąbrowskiego, dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej, oraz Daniela Cichego, dyrektora, redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Zapraszam panów. Panie, panowie, bardzo cieszymy się, ja, moje koleżanki, koledzy, że te ostatnie akordy Wielkiego Święta zabrzmią w naszym teatrze. Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Zaprezentujemy wam dzieła wielkich kompozytorów, wielkich Polaków, ludzi, którzy uczynili kulturę polską wielką. Ignacy Jan Paderewski, koncert Amol. Wspaniałe dzieło jednego z twórców naszej niepodległości, którego karta polityczna wciąż nie do końca jeszcze jest rozpoznana, ale wiecie państwo o tym, że granice Polski międzywojennej nie byłyby takie, jakie były, gdyby nie on. A potem Beatus Wir, dzieło niezwykłe Henryka Mikołaja Góreckiego, zamówione przez metropolitę krakowskiego w 77 roku, Karola Wojtyłę, a wykonane w kościele ojców franciszkanów w Krakowie w obecności papieża Jana Pawła II, któremu ten utwór Henryk Mikołaj dedykował. I na koniec Te Deum Krzysztofa Pendereckiego. Wielkie dzieło, takie ofiarowanie symboliczne swojego losu, losu państwa i narodu Bogu. Także piękna muzyka, znakomici artyści śpiewają: Mariusz Godlewski, Ewa Wessin, Karolina Sikora, Tomasz Konieczny i Arnold Rutkowski. A grają Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Nasz chór, który państwo powitacie w drugiej części, a wszystko zaprezentuje państwu swoją mistrzowską batutą Jacek Kasprzyk. Zapraszam najserdeczniej. Szanowne panie, szanowni panowie, bardzo serdecznie witam państwa w imieniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy dla państwa coś wyjątkowego i bez precedensu w skali międzynarodowej. Wspomniana była już tutaj ta lista 100 na 100, 100 arcydzieł z ostatniego stulecia. To dźwiękowa mozaika, która pokazuje to, co w muzyce polskiej ostatnich lat najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, ale także najbardziej oryginalne. Mnóstwo estetycznych kierunków, mnóstwo gatunków, które mogą państwo śledzić na liście 100 na 100. Ale to także nagrania. Zarejestrowaliśmy z najlepszymi zespołami w Polsce
prawie 2200 minut muzyki, która wyszła spod pióra 87 kompozytorów. Wydaliśmy 60 partytur i materiałów orkiestrowych. To także książki dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i to w aż 9 wersjach językowych. Nakręciliśmy 100 filmów. Stworzyliśmy także dla Państwa muzyczne aplikacje i zbudowaliśmy serwis internetowy 100na100.pl. I rzecz niebywała. Dziś w ciągu 22 godzin na 11 estradach w Polsce, 11 za granicą, na 4 kontynentach artyści, którzy specjalizują się w wykonawstwie muzyki współczesnej, wykonują 100 utworów przez 22 godziny. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że w ten projekt zaangażowało się ponad 3000 artystów z całego świata. To spektakularne przedsięwzięcie nie mogłoby zaistnieć bez wsparcia i pomocy wielu osób i instytucji. Dziękuję panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie, za objęcie projektu 100 na 100 patronatem narodowym. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu nie tylko za wsparcie finansowe, ale za wiarę, że to szalone przedsięwzięcie może się udać. Dziękuję kierownictwu Biura Niepodległa. Dziękuję Polskiemu Radiu. Dziękuję Polskiemu Radiu, a zwłaszcza programowi drugiemu i także artystycznym zespołom Polskiego Radia. Bez nich ten projekt nie mógłby się powieść. Serdecznie dziękuję Telewizji Polskiej, dzięki której jesteśmy obecni na całym świecie. Dziękuję Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. Dziękuję Radzie Programowej i znakomitym orkiestrom i instytucjom w Polsce i na świecie. Także dziękuję współorganizatorom tej gali, dyrektorowi Waldemarowi Dąbrowskiemu i dyrektorowi Arturowi Szklanerowi, szefowi Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I szanowni państwo, last but not least, zespół Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Bez tych ludzi to nie mogłoby się powieść. Dwadzieścia dwa koncerty inaugurowaliśmy fanfarą dla Niepodległej, którą specjalnie na tę okazję napisał maestro Krzysztof Penderecki. Krótka, lapidarna forma, utrzymana w rytmie poloneza, stała się dziś sygnałem muzycznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za moment maestro Jacek Kasprzyk. Pozwól. I Gary Colson, wielka legenda pianistyki amerykańskiej i światowej. Zwycięzca, na pewno pamiętacie, moi rówieśnicy, zwycięzca konkursu Chopinowskiego z 70 roku. Nie rówieśnicy też pamiętają. Nie rówieśnicy także. Tym milej. Gary Colson jest wybitnym pianistą, wielkim przyjacielem Polski. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj spędza ten wieczór z nami, a państwu ofiaruje wyjątkowe wykonanie koncertu Amol Ignacego Jana Paderewskiego. Miłego wieczoru. Życzymy państwu dobrych wrażeń. Wspaniale i wyjątkowo zabrzmiała fanfara dla Niepodległej Krzysztofa Pendereckiego. Dziękujemy pięknie.
Drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią, już za chwilę koncert fortepianowy Amol op. 17, późniejszego sygnatariusza traktatu wersalskiego oraz premiera i ministra spraw zagranicznych wyzwolonego kraju, czyli Ignacego Jana Paderewskiego. Przed Państwem zatem utwór muzycznego rozmachu i wirtuozowskich pasaży. Wykonają go znakomici artyści. W roli solisty wystąpi amerykański pianista Garrick Olson, który jest wielkim admiratorem polskiej muzyki. W 1970 roku został zwycięzcą 8. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. A dziś jego interpretacje polskich kompozytorów budzą podziw na całym świecie. Pianiście towarzyszyć będzie Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka. Zapraszam.
wraz z pistem. Uwaga, proszę Państwa, pełna gotowość wszystkich ekip. Bardzo proszę. 5, 4, 3, 2. Poproszę duże brawa. Witam Państwa na koncercie galowym wieńczącym projekt 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności. Koncercie zorganizowanym przez Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Teatr Wielki, Operę Narodową i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Przed nami druga część tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Już za chwilę usłyszymy kompozycję Beatus Wir, op. 38 na baryton solo, chór mieszany i wielką orkiestrę. Dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego. To dzieło wyjątkowe w dorobku twórcy. W 1977 roku bowiem kardynał Karol Wojtyła zamówił Henryka Mikołaja Góreckiego utwór, który miał upamiętnić 900. rocznicę zamordowania krakowskiego biskupa Stanisława, patrona Polski ogłoszonego świętym. Kompozytor znany ze swojej głębokiej wiary i przywiązania do tradycyjnych wartości podjął pracę, ale gdy postawił ostatnią nutę, okazało się, że kardynał Karol Wojtyła jest już papieżem. Henryk Mikołaj Górecki zadedykował więc partyturę Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a utwór został prawykonany 9 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Dziś Beatus Wir op. 38 Henryka Mikołaja Góreckiego zabrzmi w interpretacji Mariusza Godlewskiego baryton, chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod kierownictwem Mirosława Janowskiego oraz orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dyryguje oczywiście maestro Jacek Kasprzyk.
Tadeum Krzysztofa Pendereckiego to dzieło, które za chwilę usłyszymy. Ono również, podobnie jak utwór Beaty Zwier, zostało zadedykowane Janowi Pawłowi II. Kompozycja powstała na przełomie 1979 i 1980 roku. Jest przeznaczona na sopran, mezzosopran, tenor, bas-baryton, chór i orkiestrę. Sięgając do obecnego w tradycji chrześcijańskiej tekstu Te Deum Laudamus, wykorzystując dodatkowo w centralnym miejscu znaną pieśń Boże, coś Polskę, Krzysztof Penderecki złożył jasną religijno-polityczną deklarację w trudnych dla Polaków czasach. Zwłaszcza, że tekst polskiej pieśni tak popularnej w okresie zaborów kompozytor zacytował w kształcie wykonywanym w kościołach w czasach Solidarności. Ojczyznę, wolność racz nam wrócić, Panie. Nic więc dziwnego, że kompozycja ta stała się szybko, podobnie jak polskie rekwiem dla tego twórcy, ważnym głosem muzycznym środowiska w walce o wolność. Dziś na uroczystej gali wieńczącej projekt 100 na 100 muzyczne dekady wolności z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to symboliczne dzieło wykonają Ewa Wezin, sopran, Karolina Sikora, mezzosopran, Arnold Tutkowski, tenor, Tomasz Konieczny, bas, baryton, chór Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod kierownictwem Mirosława Janowskiego oraz orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej, którą poprowadzi maestro Jacek Kasprzyk. Te Deum Krzysztofa Pendereckiego.
Sopran, Karolina Sikora, mezzosopran, Artur Trutkowski, tenor, Tomasz Konieczny, bas, baryton, chór Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod kierownictwem Mirosława Janowskiego oraz orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją maestro Jacka Kasprzyka. To właśnie ci znakomici artyści wystąpili dzisiejszego wieczoru dla Państwa. Jeszcze raz podziękujmy im za te wspaniałe emocje wielkimi brawami.
drodzy Państwo, Tadeum Krzysztofa Pendereckiego kończy dzisiejszy koncert galowy wieńczący 100 na 100 muzyczne dekady wolności. Projekt absolutnie wyjątkowy, dzięki któremu cały świat usłyszał polską muzykę. Koncert, przypomnę, został zorganizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Teatr Wielki, Operę Narodową oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Koncert galowy tu w Warszawie powoli dobiega końca, ale spotkanie melomanów w Gdańsku dopiero się rozpoczyna. A przed nami jeszcze koncerty w Chicago i Nowym Jorku, które zakończą tę niezwykłą, wyjątkową muzyczną sztafetę 11 koncertów w Polsce i 11 za granicą. Ja bardzo pięknie Państwu dziękuję za to wspólne spotkanie i mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Gdyby ktoś z Państwa zatęsknił za koncertami 100 na 100 muzyczne dekady wolności, większość wydarzeń została zarejestrowana przez program Drugi Polskiego Radia, a 3 koncerty zostaną jeszcze pokazane na antenach Telewizji Polskiej. Wspaniała droga publiczności, ten wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy dzień powoli dobiega końca, podobnie jak ten koncert. Pięknie Państwu dziękuję za te wspaniałe reakcje, za te wielkie emocje i życzę wspaniałej dalszej części tego wieczoru, wspólnego, fantastycznego świętowania. Wszystkiego najlepszego, Polsko. Dziękuję bardzo.